Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Witajcie w nowym filmiku. I jak widzicie po tytule, dziś zapraszam was na taką krótką publikację dotyczącą klasycznego trencza. I na początek moje pytanie, moje drogie panie, która z was posiada właśnie taki trencz w swojej szafie, a która nie? Mam nadzieję, że dzisiejszym filmikiem przekonam was do tego, że jednak warto mieć w garderobie taki właśnie klasyczny płaszcz. Jak widzicie na filmiku, trencz, który ja posiadam, jest klasyczny, sięga do kolan, posiada pasek i jest w kolorze miodowym. Ten trencz to oczywiście nasza polska marka Holistic. Trafił on do mojej szafy jakiś czas temu i przyznaję, że jestem w nim absolutnie zakochana. Zacznijmy może od tego, że trencz posiada wykonany jest ze 100% bawełny. Bawełny mięsistej, ale również powiedziałabym, że dosyć grubej. Pod spodem znajduje się podszewka, która na całej długości jest wykonana w 100% z wiskozy. Płaszcz posiada klasyczną, sprawdzoną formę tręcza, która będzie zawsze na czasie. No właśnie taki klasyczny trencz jest to Zdecydowanie płaszcz, który sprawdzi się na wszelkie okazje, ale również o każdej porze roku. I tutaj mała ciekawostka. W 1879 roku, pierwszy raz na zlecenie armii, brytyjska marka Barbery szyje właśnie. Lekki, wodoodporny płaszcz wojenny. Sama nazwa trench po angielsku oznacza okop. No i teraz już wiecie skąd się ona właśnie wzięła. W filmach z lat 30. można obserwować aktorów ubranych w płaszcze z charakterystycznymi pagonami. Zaczęły go nosić również panie, a dzisiaj trench jest to. Klasyczny płaszcz, który powinien znajdować się w szafie każdej kobiety, ale również eleganckiego mężczyzny. Współczesne modele tego kultowego płaszcza dziś są bardzo różnorodne. Na rynku znajdziemy krótkie, tręcze, długie, zapinane na asymetryczny suwak, z guzikami, bez guzików. Materiały, z których robi się tręcz, nierzadko posiadają również domieszkę poliestru, co zapewnia lekki połysk i odporność na gniecenie się, gładkość. Tręcz, który natomiast ja posiadam i widzicie dzisiaj w filmiku, jak już wspomniałam na początku, ma genialny skład, nie zawiera poliestru, jest to w 100% bawełna. Materiał, z którego został wykonany właśnie trencz, który mam dzisiaj na sobie, przypomina klasyczną tkaninę typu jeans. Tręcz jest zapinany na guziki i pasek podkreślający talię. Został on zaprojektowany i uszyty no oczywiście w rodzinnej szwalni marki Holistic. A tutaj dodam również, że trencz posiada dwie pojemne kieszenie i jest bardzo łatwe w pielęgnacji. Na stronie marki Holistic znajdziecie oczywiście tręcze o różnej długości, w różnych fasonach, z guzikami, bez, a bardzo ciekawych kolorach. Ja natomiast postawiłam na odcień miodowy, ponieważ uważam, że będzie on fantastycznie komponował się z rzeczami, które posiadam w mojej szafie, ale uważam, że jest to też taki odcień, powiedziałabym, bardziej klasyczny, który będzie pasował do wielu, wielu stylizacji. Podobno elegancki trench doskonale komponuje się z garniturem. Um, ja natomiast lubię łączyć go w różnych um, strojach dnia z dżinsami, z eleganckimi spodniami do białej koszuli. Czy z jakimś sweterkiem. Fajnie będzie wyglądał latem, na przykład założone do spodenek jeansowych, zamszowych i nie tylko, ale oczywiście taki płaszcz też będzie pięknie wyglądał w połączeniu z sukienką. Zimą możecie założyć pod niego gruby, mięsisty sweter a latem nawet koszulkę z krótkim rękawkiem, kiedy się okaże, że na przykład wieczorem jest nieco chłodniej i chcecie e, wyglądać mimo wszystko elegancko, klasycznie, e, ale też w dobrym stylu. Dziś zaprezentowałam Wam tylko kilka stylizacji, ale uwierzcie mi, że ten płaszcz, ten piękny młodo, miodowy, klasyczny trencz, zobaczycie u mnie na kanale jeszcze wiele razy. Tak jak wspominałam, jestem w nim absolutnie zakochana. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy macie taki płaszcz, taki trencz w swojej szafie, a jeśli nie, to czy planujecie jego zakup? Tym samym dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, no i oczywiście widzimy się w kolejnych filmikach. Buziaki! Pa!